Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest Beata Piskorska, prorektorka KUL-u oraz doktorka habilitowana, profesorka KUL-u, politolożka, która szczególnie interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, ale też dyplomacją, w tym soft power. O tym będziemy zaraz omawiać. Dzień dobry, Beata, witam. Witam cię serdecznie, dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie, dziękuję. Jesteś prorektorką, czyli wicerektorką uniwersytetu, który jest wyznaniowy. Jak to jest być cywilką, że tak powiem, czyli być osobą świecką w środowisku mieszanym, gdzie jest bardzo dużo osób też duchownych? Czy to jest właśnie plus taki unikatowy? Czy macie jakieś takie starcia na linii osób świeckich i duchownych? Mówię oczywiście o nauce i o kształceniu. Oczywiście. Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście moja obecność jako wicerektorki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest jakby świadectwem na to, że to nie jest tylko świat męski, tak? To nie jest tylko świat duchowieństwa. Oczywiście Katolicki Uniwersytet Lubelski jako najstarsza uczelnia w Lublinie i trzecia najstarsza uczelnia w Polsce jest uczelnią katolicką, która prawa uczelni publicznej uzyskała dopiero w pełni w 2008 roku. Ach, tak? Tak, natomiast wcześniej w 1938 roku jako katolicka uczelnia, która w okresie przedwojennym starała się też wprowadzić te zasady uczelni publicznej, natomiast no, ten okres trwał dość długo. 91 rok, czyli po 89 roku zaczęły się starania, żeby finansowo była porównana, czy też zrównana z pozostałymi uczelniami państwowymi i w 1991 roku takie rzeczywiście, taką ustawę udało się wprowadzić. Natomiast w pełni można powiedzieć, że ten 2008 rok to jest taki, który... Bardzo późno, powiem ci, to jest zaskakujące dla mnie. Późno, natomiast perypetie związane z samym finansowaniem, ale w ogóle przetrwaniem KUL-u i finansowaniem tej uczelni były bardzo, bardzo trudne, dlatego że to tak naprawdę dzięki księżom, założycielom, bo tutaj trzeba oddać im cześć, ksiądz Idzi Radziszewski, późniejszy rektor już powojenny Wielgus, starali się wyjeżdżając do Polonii, Polaków za granicę, wyjeżdżając za granicę, zdobywać środki na funkcjonowanie tego uniwersytetu. Więc tu trzeba powiedzieć, że te kontakty z duchowieństwem, ze środowiskiem katolickim za granicą spowodowało, że ten uniwersytet po prostu przetrwał i po wojnie można było w 1944 roku ponownie się otworzyć i funkcjonować tak jak obecnie. Wspaniale, czyli taka moc zewnętrzna, że tak powiem, którzy wierzyli w to, że ten uniwersytet jest potrzebny. Uchodzi, wiesz, to jest bardzo prestiżowa uczelnia. Więc wspaniale, że tak się udało. Jest uczelnia rozpoznawalna. Tak. Rzeczywiście, powiem szczerze, no, przedstawiałaś... Silna marka. Czym się, tak, silna marka, jeżeli mówimy o soft power, wizerunek, marka, atrakcyjność, która przeciąga, ponieważ no, bardzo rzadko spotykamy się z ludźmi nauki, którzy nie wiedzą, czym jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, tym bardziej, że w języku angielskim też ta nazwa ładnie brzmi. Przypomnę tylko, jest to John Paul II Catholic University of Lublin. Więc jeżeli ta nazwa pada, oczywiście mówimy tutaj już o naszym patronie, Janie Pawle II, dopiero w 2005 roku, czyli już po śmierci dostała ta nazwa nadana, czyli też dość późno. Wcześniej to był Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy w ogóle Uniwersytet Lubelski w 1918 roku, kiedy powstał. Natomiast no, jest to uczelnia katolicka, wyznaniowa, aczkolwiek ja akurat nie studiowałam na tej uczelni, ja studiowałam na równoleglej uczelni w Lublinie, ponieważ jeszcze tutaj nie było nauk o polityce na Katolickim Uniwersytecie, ale też miałam takie wyobrażenie właśnie, boże, zbyt mocnego ugruntowania w co jest stygmatyzowane teraz w tej katolickości, co jest nieprawdą, ponieważ, znaczy, prawdą, widzisz, że jest to uczelnia oparta na... Tak, ja to są stereotypy. Ja trochę walczę. Każdą stronę. Nie powinniśmy operować stereotypami. I są stereotypy takie, że jeżeli uczelnia jest wyznaniowa czy katolicka, to jest trochę konserwatywna, ale może być też postrzegana jako nieprogresywna, tylko taka, wiesz, zastała. Jednak nauka
No właśnie, elaboruj proszę. A no właśnie, nauka powinna iść do przodu tak? I tutaj my jesteśmy, powinna się rozwijać. Ja jestem akurat prorektorem do spraw rozwoju. No właśnie. Tak, zostało dodane to miano studentów, doktorantów i rozwoju i powiedzmy sobie szczerze, no współpraca ze studentami, doktorantami jest trudna, ale jest pełna wyzwań, sprawia mi to też niezwykłą przyjemność, bo też czuję się młodsza. Jak przyjmowałam to stanowisko, tą funkcję, odchodzący prorektor, który, jeszcze tylko wspomnę, co jest podstawą też tego progresu, o którym tutaj mówimy i łamiemy stereotypy, to jest to, że ja jestem pierwszym prorektorką do spraw studenckich od 105 lat, ponieważ uniwersytet ma 105 lat, w tym roku będziemy 8 grudnia obchodzić rocznicę. Do tej pory byli to mężczyźni, księża, duchowni, ojcowie, natomiast świetnie współpracowali z młodzieżą i teraz nadeszły jakby nowe czasy, gdzie musi jesteś tam młodzież. Świecką kobietą, która świetnie jest. Świecką kobietą, tak, która realizuje tę rolę, więc no też jakieś nowa adaptacja tak, tej społeczności do tej kobiecości. Jakby elementem nawet tego jest to, że ja w swoim pokoju, tak, który przejęłam oczywiście po poprzednikach, no są te elementy kobiecości, kwiaty, świece i pachnidełka, kadzidełka, więc to jakby jest ten dysonans też pracowników, którzy przychodzą, administracyjnych, że ojejku, tu jest inaczej, tak, więc kolorowe obrazy, tak, oczywiście mamy muzealne i mamy różne arcydzieła z naszego muzeum, związane z religią katolicką, ale gdzieś tam oczywiście to przełamujemy. Więc to, że w tym momencie są 3 kobiety na stanowiskach prorektorek, tak. To myślę, że też świadczy o tym, że jak nas ksiądz rektor często podkreśla, jesteśmy najbardziej sfeminizowanym uniwersytetem w Polsce. Mnie się to bardzo podoba, powiem ci. I właśnie katolicką znowu uczelnią, tak, prawda? Łamiemy stereotypy. Katolicka uczelnia, gdzie 3 prorektorki są kobietami, natomiast rozumiem, że rektorem być nie możesz, ponieważ rektorem musi być ksiądz. Tak, katolickie uczelnie charakteryzują się tym, że musi być osoba duchowa, ksiądz, stać na czele, musi być też akceptacja Watykanu, czyli Stolicy Apostolskiej, ponieważ jako katolicka uczelnia, która promuje, oczywiście naszym kanclerzem wielkim jest arcybiskup lubelski, więc też to wszystko jest ze sobą powiązane. Natomiast ja, żeby tak troszeczkę odczarować, że to nie tylko obracamy się w środowisku kościelnym, rzeczywiście to jest bardzo ważne, ponieważ główna idea to jest Deo et Patriae, tak, czyli służymy Bogu i Ojczyźnie. To jeszcze są czasy przedwojenne, ponieważ przed II wojną światową, jak w 18 roku powstawał kult, to no, pamiętajmy, że troszeczkę inne priorytety, ale też podkreślanie naszej tożsamości i tej odwoływania się również do religii były bardzo istotne, żeby ciągłość państwa przetrwała. Więc w tym momencie no, wiadomo, że trzeba się adaptować do rzeczywistości, czy tych współczesnych czasów, aczkolwiek ta tradycja, myślę, nas łączy i przyciąga, tak? Ponieważ czasy ewoluują, uniwersytet również ewoluuje, ale musi na tym rdzeniu się utrzymywać, żeby zachować swój prestiż, swoją atrakcyjność, wizerunek, swoją tożsamość. Bo powstaje wiele uniwersytetów, nowych uniwersytetów, bardzo już wiele, jak wiem, prywatnych, o różnym profilu, wielodyscyplinowych. Natomiast my idziemy naprzeciwko oczekiwaniom. Ja przypomnę tylko, że od przyszłego roku rusza Wydział Medyczny. Tak, właśnie chciałam o to zapytać, bo to jest bardzo duża kontrowersja w tej chwili, że rusza Wydział Medyczny na Katolickim Uniwersytecie, że będziecie tam również, studenci będą musieli uczyć się nauk o Biblii, jeżeli coś mówię nie tak, to proszę popraw mnie. I było szereg publikacji na ten temat i taki powiedziałabym z jednej strony lekceważących, z drugiej strony nierozumiejących, a z trzeciej mówiących, że to jest trochę skandal. To u źródła, powiedz nam jako prorektorka KUL-u, jak to jest z tą medycyną na KUL? Medycyna na KUL-u już była planowana od początku. W 1939 roku były pierwsze kroki podejmowane i już było naprawdę niedaleko, żeby taki kierunek utworzyć. Natomiast okupacja niemiecka, wybuch wojny przeszkodził temu, kiedy budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostały przekształcone w szpital wojskowy. Tak, to jakby jest taka bardzo ciekawa historia, gdzie nawet smutna, powiedziałabym, wykładowcy zostali wtrąceni do obozów koncentracyjnych, w ogóle skazywani na śmierć. Potem to się oczywiście odrodziło. Więc ta idea uczelni medycznej na katolickim pierwszym, przypomnę jeszcze raz, Uniwersytecie w Lublinie, jeszcze zanim powstał Uniwersytet Medyczny, opierała się również na współpracy międzynarodowej i tego dofinansowania ze strony partnerów zewnętrznych i naszej Polonii. Więc tu jakby wyzwanie zostało podjęte przy akceptacji oczywiście minister
ministerstw właściwych, zarówno tak. Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ministerstwa Zdrowia, ponieważ wszelkie standardy tego kierunku, cała dokumentacja, która była składana, wiele lat wypracowywana, no, musiała spełnić, spełnić kryteria uczelni medycznej, które mamy w Warszawie, Lublinie, Krakowie, tych uczelni jest ponad 20. Natomiast wiemy, jak wygląda polityka też teraz rozwoju uczelni medycznych, przyciąganie znowu, uwalnianie jakby zawodu lekarza, ponieważ no jest to kierunek, który się cieszy. Lekarzy jest za mało. Lekarze uciekają. Ostatnia pandemia, jak i obecnie konflikt pokazały za naszą wschodnią granicą, że jednak musimy być w gotowości na różne zagrożenia, wyzwania zewnętrznego świata, ale też chorób, epidemii, pandemii, które myślę, że nie będą znikać, ale będą wręcz się rozwijać i nas jeszcze zaskakiwać. Natomiast tu jakby ograniczenie do zawodu lekarza, do studiowania w ogóle, wiemy jak to wygląda na wszystkich uczelniach w Polsce i nie tylko. Myślę, że my wyszliśmy też temu naprzeciw. Jest to trudne, nie ukrywam, dlatego, że uczelnia ma zaplecze badawcze, ponieważ od lat istnieje dobrze wyposażona biotechnologia. Nie ma akurat chemii, ale jest pielęgniarstwo, jest położnictwo, które cieszy się również powodzeniem nie tylko w Lublinie, ale też w filiach KUL-u. Dlatego jest to ogromne wyzwanie, rozbudowa całej infrastruktury. Natomiast... Ale tak trochę bardziej, wiesz, światopoglądowo, że no, właśnie, ta Biblia ten tak trochę... hejt, który jest... taki kwiatek rzucany. Do kożucha. Ja dlaczego lekarze mają się uczyć o Biblii? Polska nie jest państwem wyznaniowym, prawda? Natomiast wiem, że większość, jeśli kategoryzujemy wyznania, no to jednak wyznanie katolickie jest chrześcijaństwo jest w większości. Tak, to jest nasza strefa kulturowa chrześcijańska, oczywiście. Zdecydowanie. Natomiast to już nie o to chodzi. Chodzi o to, że specyfiką uczelni jest wprowadzanie przedmiotu tak zwanego misyjnego. I to jest na wszystkich kierunkach. Niezależnie, czy to jest informatyka, matematyka, no akurat już te kierunki wygasły. Czy jest to prawo. Mamy oczywiście prawo kanoniczne. Ogromny Wydział Teologii, no bo jesteśmy... No tak, ale to jest naturalne, to jest wiesz. Baza, tak. To była podstawa, to są korzenie KUL-u, z którego potem wyrastały kolejne kierunki. Natomiast w każdej dyscyplinie, na każdym kierunku jest blok, to jest maksymalnie 90 godzin na ponad 1000 godzin, gdzie jest katolicka nauka społeczna, podstawy katolickiej nauki społeczne, wykład i podobnie Biblia. Więc w tym przypadku nie ma odstępstwa od tej zasady ugruntowania w wartościach, natomiast nie jest to wytyczna, która przekłada się na przedmioty specjalizacyjne. Czyli funkcjonujemy w oparciu o program, który funkcjonuje w ramach ram ministerialnych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji, więc tutaj naprawdę niczym się nie różni. Natomiast jeśli chodzi o wykładowców, jeszcze tylko krótko dodam, ponieważ wykładowcy są z całej Polski, to nie są ani duchowni, ani księża, tylko to są lekarze, specjaliści, profesorowie, którzy wykładają na uczelniach w Polsce i za granicą, więc ja myślę, że będzie to kierunek prestiżowy. Sama uczestniczę we współtworzeniu oczywiście z księdzem rektorem tego kierunku, więc wiem, że ogromne starania i cały potencjał, no nie cały, ponieważ żeby nie, już też się mówi, że troszeczkę degradujemy inne kierunki, skupiając się na medycznym. No bo jest nowy, więc to cała naprzód na nowy kierunek, prawda? Dokładnie, więc i promocja i całe siły są skupione na tym, chociaż już tak dużo tych sił nie potrzebujemy, bo jeśli chodzi o infrastrukturę i Centrum Symulacji Medycznej i wszystko, co jest związane z prosektorium, badaniami, ponieważ to będzie funkcjonować dokładnie tak, jak inne uczelnie. No myślę, że może nawet lepiej ze względu na to, że mamy nowoczesny sprzęt, inwestujemy. Tak, i wszystkie trendy. To jest trochę, Beata, tak, że ja chcę odczarowywać stereotypy. Ponieważ jest to ogromna dyskusja publiczna w tej chwili na temat medycyny na KUL-u. Mi się wydaje, że to jest też tak, że przecież studenci są świadomi. Jeżeli studenci aplikują na Katolicki Uniwersytet Lubelski i chcą tam studiować, no to wiedzą, że jest to uczelnia wyznaniowa. Oczywiście. I mają świadomość tego, jakie mają przedmioty. I mają świadomość tego, że część z tych przedmiotów będzie przedmiotami, które dotyczą są takimi korzeniami tej uczelni i katolicyzmu w Polsce. Więc trochę odczarujmy to. Powiedz mi, jak to jest być... kobietą, prorektorką katolickiego uniwersytetu poza uniwersytetem. Bo już powiedziałaś, że na uniwersytecie jest was cztery. Tak, jesteśmy większością. Jesteście większością, więc ksiądz, rektor, rozumiem. Tak, no tak, ale jesteście takim zespołem, powiedziałabym, zróżnicowanym, ale z przewagą kobiet. Natomiast reprezentujesz często uniwersytet na różnego rodzaju konferencjach naukowych. Myśmy miały przyjemność się poznać w Katowicach na Europejskim Forum Gospodarczym.
czy ludzie są zaskoczeni? Trochę mówię też o wizerunku. Mm-hmm. Wiesz, czy ludzie uważają, że to będzie zapewne zakonnica albo... wybaczcie państwo, to jest znowu stereotyp, ale o tym rozmawiamy. Smutna pani w szarym swetrze. Wiesz, no, rozmawialiśmy o tym przygotowując się. No trochę, tak, wiesz, no, odtarujmy te stereotypy. Tak, tak. No, widzą państwo, no w szarym swetrze nie jestem. Jesteś smutną panią. Myślę, że smutna też nie jestem i staram się troszeczkę no, wprowadzić tej nowości, takiej może nowoczesności związanej nie tylko jakby z samym wizerunkiem. Ale też. Znaczy ja jestem po prostu sobą, tak? To nie jest tak, że ja przyszłam na to stanowisko i musiałam kategorycznie, ostatecznie zmienić swój sposób życia, sposób funkcjonowania, ubierania się, uśmiechania, nie wiem, siadania, chodzenia. Absolutnie wiesz, nie. Dostałaś to stanowisko również jako całokształt ciebie, nie tylko za twoją pracę naukową czy dydaktyczną, ale nie, po prostu całą osobowość. Ja oczywiście nie lubię, jeżeli ludzie oceniają też z tej perspektywy, że no, jest pani kobietą, blondynką, tak. Ładna, atrakcyjną, brzydka. Tak, tutaj wiadomo, są to różne opinie. No nie są różne, wiesz, no jesteś atrakcyjną kobietą uśmiechniętą, nowoczesną, świetnie ubraną. No proszę państwa, ja wiem, że oceniam wygląd, czego nie powinno się robić. Uważam, że powinno, ponieważ pierwsze wrażenie robimy raz i na ogół to pierwsze wrażenie oceniamy ludzi po tym, jak wyglądają. No, odezwą, dopiero otóż to, dopiero później mamy szansę na konwersację, poznanie człowieka bliżej. Więc w tym przypadku akurat nie musiałam dostosować się, absolutnie nie było żadnych wytycznych w taki czy inny sposób się zachowuję. Mm-hmm. No dobra, ale jedziesz na tą konferencję, ludzie myślą, że będzie zakonnica i idzie pani prorektorka. Są zaskoczeni, mm-hmm. że jest to kobieta, nowoczesna, mm-hmm. jest to osoba świecka. Mm-hmm. Natomiast wiele osób świeckich czy sióstr tak zwanych ukrytych pracuje na kulu. Też nie miałam do końca tego świadomości. Co to znaczy powiem, ukrytych? Czyli są to kobiety w cywilu, tak, mm-hmm. świeckie po złożeniu ślubów zakonnych. No, nie wychodzą za mąż, czyli jakby dotrzymują tych wszystkich reguł, które są związane z życiem konsekrowanym, ale no, funkcjonują poza zakonem, tak? Tak, wyglądają no, podobnie jak my, może rzeczywiście bardziej stonowane i mniej, no, chociaż też nie do końca, to też jakby stereotypowo. Ale to są zakonnice, które nie żyją w zakonie, ale... Nie żyją w zakonie, ale jednak no, należą do różnych ugrupowań, no, trudno też mi to określić, ale takich zgromadzeń. Tak. Ale to są wykładowczynie, pracownice administracyjne? I tak, różnie. Ja powiem szczerze, że wcześniej jakby nie spotkałam się z tym, dopiero gdzieś na poziomie tym administracyjnym, kiedy weszłam na tą funkcję, zaczęłam odkrywać, co oczywiście było... zarządczą, Beata, funkcję zarządczą, tak, przepraszam, administracyjną, zarządcą, natomiast no, jeśli mówimy o nauce, to rzeczywiście są to dwa odrębne... Wiem. Nurt naukowy no, i tak, nurt zarządczy, zarząd, czy administracyjny, czy ale jesteś wicerektorką, no to jednak jest, wiesz... No tak, to rzeczywiście bardzo też jest wyzwanie dla naukowca, ponieważ naukowczyni, mm-hmm. dlatego że no, to są zupełnie dwie różne funkcje. Znaczy może nie zupełnie dwie różne funkcje, one się uzupełniają, ponieważ to, co ja robię, czyli te kwestie rozwojowe są związane również z taką aktywnością organizacyjną, komunikacyjną, promocyjną, mm-hmm. więc tutaj też wiele rzeczy jest, chociażby te wstążeczki dodawane do długopisów czy kartek świątecznych, więc tu... Atencja do szczegółu, ale wiesz co, to jest wizerunek marki. To jest bardzo ważne w marketingu, że jak cię widzą, tak cię piszą i ta wstążeczka pokazuje, że jesteście uczelnią premium, że dbacie o detal, że to nie jest byle jak. Więc ja to podziwiam. Ja też jakby wychodzę z tego założenia i myślę, że to powoli gdzieś tam na kulu zaczyna być dostrzegane, żeby była jakość. Tak? Mm-hmm. Jeżeli dajemy prezent, to dajemy prezent określonej jakości, żeby on był przydatny, ale też podobał się. Więc często mam taką zwrotną informację, że możecie uczyć się, mm-hmm. znaczy możecie uczyć inne uczelnie. Ale jakby abstrahując od tego, rzeczywiście... No, tu chciałam to oczarować znowu tą, ja wiem, że często padają słowo o zaściankowości, o tym konserwatyzmie, także ja nie mówię, że my odchodzimy od tych tradycji, bo tradycje mm-hmm. kojarzą się z konserwatyzmem i z takim mm-hmm. dotrzymywaniem tych wartości, które są u naszych korzeni, ale jednak no, wychodzimy naprzeciw temu, co jest w tym świecie potrzebne. Założyliśmy TikToka, mamy... Dokładnie. Wow, to nie. No to ja zaraz będę followować, mówiąc. Tak. Mamy Instagram, mamy no, oczywiście filmiki na YouTubie. Ale tam jest też młodzież, tam są wasi studenci. To po prostu trzeba być tam, gdzie jest student.
Jesteśmy, wychodzimy naprzeciw i studenci nagrywają różne filmiki, czasami bardzo śmieszne, czasami razem z nami. Chociażby akcja podczas świąt ze sweterkami świątecznymi, w których również ksiądz rektor odważył się włożyć sweterek, przecież był bardzo zadowolony. Ubieraliśmy wspólnie ze studentami choinkę. Odczarowujecie trochę wizerunek, tak. Zdecydowanie, w czerwonych sweterkach, czerwone szminki, więc to wszystko było, myślę, no i piękne, ale też jakby przyciągające, odczarowujące troszeczkę tą ideę. Jeśli to wczoraj powiedziałam, powiem teraz to publicznie. Mój przyjaciel powiedział, że gdyby Kościół był postępowy, nie był konserwatywny i nie trzymał się swoich wartości, to by już nie istniał. Zatem musicie dbać o korzenie i te wartości, o których powiedziałaś. Zdecydowanie. Trudno mi jest oceniać, bo nie jestem osobą duchową, jak funkcjonuje Kościół wewnątrz, ponieważ my, ja, podobnie jak ty, jak inne świeckie osoby, no nie mamy jakby dostępu do tej wiedzy, tak, jak funkcjonuje ta instytucja, prawda? Bo bardzo często mówi się o instytucji kościelnej jako pewnym tworze, pewnej organizacji, co jest oczywiście prawdą, ale... No, gdzie pracują ludzie dobrzy i źli, gdzie pracują ludzie dobrzy i źli, dokładnie. Także no, wiadomo, że stereotypowo też patrzymy na Kościół, że powinien być z zasady tak dobry. No powinien, no ale ludzie są różni. Ale ludzie są różni, natura ludzka jest różna, ja nie chcę tego oceniać. Natomiast wiem, że ta marka KUL-u jako uczelni opartej na wartościach, czyli wartościach chrześcijańskich, ale też tych, które no, mają mnie krzywdzić w założeniu. Tak. Nie zawsze się to udaje, ponieważ no, dobrze wiemy, jak w ogóle sama religia katolicka wygląda, więc czasami my, osoby świeckie, jakby odnosimy się do Boga z naszymi problemami i potem jesteśmy rozczarowani, dlaczego akurat nas nie wysłuchał. Tak już jakby przytaczam takiego śmiertelnika jak wierzącej trwoga, osoby. To do Boga, jest takie powiedzenie, potem, które osoby niewierzące w ogóle nie rozumieją, o czym rozmawiamy, ale to jest też... Odczarowanie ale to jest pewnych stereotypów. To nie jest konieczność, żeby chodzić do kościoła. Nie ma czegoś takiego jak modlitwa przed zajęciami. Oczywiście nie. Akurat moje dzieci też chodziły do szkoły. Syn jeszcze chodzi, szkoły katolickiej Urszulanek, tam szkoła z tradycjami, tam jeszcze moja prababcia chodziła, kiedyś była szkołą tylko żeńską, więc też takie czasy się zmieniły. Natomiast tam rzeczywiście, no zresztą wiem, jak jest w szkołach, chociażby w Warszawie też katolickich, że ta modlitwa jest, natomiast przed lekcjami KUL jest uczelnią, która funkcjonuje jak każda uczelnia publiczna, ale oczywiście jakby wychodzimy też naprzeciw osobom wierzącym, jakby przede wszystkim wychodzimy, więc są i w ramach kół naukowych, którymi akurat ja się zajmuję, jest też duszpasterstwo akademickie. Ja powiem, że bardzo mocno dało to wyraz takiej potrzeby istnienia instytucji jako jednostki uczelni, jako uczelni wyższej o charakterze katolickim podczas konfliktu na Ukrainie, kiedy docierali do nas uchodźcy. No Lublin jestem takim pierwszym, taką pierwszą fortecą był i jest w dalszym ciągu takim transferze do później już w głąb naszego kraju uchodźców z Ukrainy. To rzeczywiście jakby ta obecność i to otwarcie się również księży, duchowieństwa, ponieważ prowadziliśmy nawet msze w języku ukraińskim i ta msza jest utrzymana chyba w dalszym ciągu. Pomoc psychologiczna, ale taka właśnie pomoc też duchowa, można powiedzieć taka metafizyczna też dla osób, była bardzo potrzebna. I tu KUL rzeczywiście cieszył się powodzeniem, ale my współpracujemy naprawdę z wieloma. To jest, ja jakby nie chcę tu bardzo dużo argumentów takich reklamować jakoś, bo ja myślę, że my nie potrzebujemy się reklamować. Natomiast tak jak rozmawiamy, odczarowanie. Tak, odczarowanie katolickiej uczelni. Katolicyzm w tej chwili ma zły PR. No, wszystkie straszne rzeczy kryminalne, które zdarzały się w kościele, to po prostu ma zły PR. Młodzież wydaje mi się, że odchodzi od kościoła, natomiast no, ty nie reprezentujesz kościoła, reprezentujesz Katolicki Uniwersytet Lubelski, który jest uczelnią z tradycjami. Natomiast w tej chwili na uczelniach wyższych jest taki trend tej różnorodności i inkluzywności. I to jest na światowych, na wszystkich, począwszy od Cambridge, skończywszy na mojej alma mater SGH. U was zapewne też jest rozmowa o różnorodności i inkluzywności. Ty odpowiadasz też za międzynarodowe kontakty i za studentów, rozumiem, macie studentów międzynarodowych na uczelni. Jak ta różnorodność i inkluzywność się objawia na KUL-u i
czy ona faktycznie tak dogłębnie jest. Już mówię o innowiercach, to jest jedna rzecz, ateistach oczywiście, a ponadto ludziach z różnych krajów, o kompletnie różnym światopoglądzie czy korzeniach. Zdecydowanie, tu nie ma żadnych ograniczeń w tym momencie. Ja odpowiadam również za studentów Erasmusa, tak? Czyli tych, którzy przyjeżdżają, ale też my wysyłamy swoich studentów. Jest to już tak się zakorzenił w Polsce. Tak, jak ja studiowałam, to jeszcze Erasmusa nie było, więc bardzo tego żałuję. Jeszcze był Sokrates, pamiętam, ale to było bardzo trudno wyjechać wtedy. Natomiast rzeczywiście spośród ponad 700 studentów, no większość to są studenci, którzy są za wschodniej granicy, czyli przede wszystkim studenci z Ukrainy. Jeszcze oczywiście przed konfliktem, bo mówimy o tym przed 24 lutym sytuacji, ale są też studenci z Nigerii, są studenci z Włoch, są studenci z Turcji, z Syrii, mamy wielu Syryjczyków, którzy również, ja myślę, że jeżeli ale wykładacie po angielsku wtedy, wykładamy po angielsku, są tylko dwa języki, czyli polski i angielski, także osoby, które przyjeżdżają z zagranicy mają świadomość, że muszą mówić albo po polsku, albo po angielsku, ale oczywiście istnieje Centrum Języka Polskiego, roczny kurs przygotowawczy, żeby opanować język no, na takim komunikatywnym poziomie też jest pomocny. Natomiast nie legitymujemy ich z wyznania, nie legitymujemy ich ze świadectwa chrztu. Jesteśmy w pełni umiędzynarodowieni, są wykładowcy z wielu krajów, również z Turcji, Hiszpanii. Świadectwem tego, że jesteśmy, prowadzimy taki dialog międzyreligijny, międzykulturowy, jest ostatnio założone Centrum Heschela, Współpracy Polsko-Żydowskiej, czyli ja sama uczestniczyłam, też o tym rozmawiałyśmy, w święcie Chanukka, czyli odpalałam świecznik, śpiewaliśmy pieśni żydowskie w tym święcie, jedliśmy pączki, to też dla mnie było zaskoczenie, bo też poznaję kulturę, tak, więc tej międzykulturowości, tej współpracy, ale też tej adaptacji, asymilacji. O tym, tak jak wspomniałaś, o tym się mówi na każdej uczelni, każdej szkole, uczymy się żyć wspólnie, boimy się czasami, ale prawda? Czy to jest ważne na KUL-u? Wiesz, taka różnorodność, bardzo ważne, że są różni ludzie, mimo tego, że jest to uczelnia wyznaniowa, że są różni ludzie, którzy mają różny światopogląd, tak jak powiedziałyśmy, ateiści, Żydzi. I ja myślę, że jest to bardzo ważne. To jest na każdej uczelni ważne, na katolickiej tym bardziej, ponieważ no, religia powinna być tolerancyjna. Tak? Nie mówimy tutaj o radykalizmach, tak jak radykalizmie islamskim, no nie, gdzie oczywiście boimy się i też stygmatyzujemy wyznawców tej religii islamu. Znowu stereotyp. Więc to jest jakby kolejny bardzo szeroki temat. Tak. Ale oczywiście też mamy przedstawicieli islamu, tak? jako studentów wizytujących na KUL-u, bo trudno mówić o regularnych studentach, chociaż oczywiście na niektórych kierunkach, tak jak European Studies, gdzie jest to kierunek prowadzony w języku angielskim. Troszeczkę teraz już jest mniej modny, powiedziałabym, niż wiele lat temu, ale rzeczywiście są to wielokulturowi, wielonarodowi studenci. Na samej teologii mamy trudno mówić, że są to wyznawcy innych religii, natomiast z różnych państw. Bardzo dużo jest księży z Nigerii, gdzie też ta wielokulturowość jest podkreślana. Ale oni też potem są dobrymi promotorami KUL-u na zewnątrz, głównie państwa Afryki. Ambasadorami są ambasadorami. Ja też prowadzimy taki program, jak każda uczelnia zdaje sobie tego sprawę, ambasador KUL-u, gdzie nasi studenci i ci, którzy wychodzą z KUL-u, są takimi naturalnymi ambasadorami, ale też taki program Guardian Angels, czyli taki opiekun studenta zagranicznego. Ja akurat też za to odpowiadam. Tworzymy taki KUL Point, jakby wykorzystujemy tą markę KUL, bo wiadomo z języka angielskiego KUL, co oznacza. No właśnie, czy KUL jest KUL, to jest pytanie. Czy to jest KUL i bardzo często przez C różne projekty powstają, czyli KUL Pointy, czyli KUL taki welcome center dla wszystkich obcokrajowców, gdzie można świętować, nie wiem, chociażby Dzień Piernika, Dzień Kartki Świątecznej, czy chociażby ich święta, tak? Bo to też jest ważne, żeby oni czuli się dobrze. Tak, po to, żeby polscy studenci też dostrzegli, nauczyli się czegoś o kulturach studentów. Ale też wsparcie ich prawne, wsparcie, rzeczywiście konflikt na Ukrainie dużo pokazał, że musimy się adaptować do tego, żeby takie centra wsparcia dla osób potrzebujących, nie tylko pomocy psychologicznej, ale też takiej pomocy prawnej, poszukiwania pracy jest potrzebne. Ale tak jak wspomniałam, no, ostatnio podpisaliśmy porozumienie, też udało mi się z Centrum Szkolenia Doktryn NATO, więc powiedzieli, że jesteśmy jedyną uczelnią, pan generał, że jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, z którą podpisali tego typu porozumienie, nie z Ażwojem, nie z Akademią Obrony. Niesłychane pamięci, bo są uczelnie, które się specjalizują w... Oczywiście, my też mamy bezpieczeństwo, tak? Mamy kryminologię, bezpieczeństwo, prawo międzynarodowe, natomiast podpisując
dobry, szef brygady LIP UKR, Pol, uczestniczył również w tym spotkaniu, więc będziemy, no nie mówię, że będziemy uczestniczyć w jakichś manewrach, natomiast jest to jednostka, która no szczególnie w dzisiejszych czasach jest potrzebna do tego, żeby też jakby pokazywać tą ważność bezpieczeństwa zarządzania. Więc KUL podejmuje różne działania. Ja jeszcze tylko powiem na koniec. KUL jest KUL. KUL jest KUL. Mamy też wielu mistrzów i sportowców. Ja podjęłam też takie z księdzem rektorem działanie, żeby promować, tak? Żeby naszymi ambasadorami byli również sportowcy. Ostatnio promujemy jako patron i finansowy, i jakby jeśli chodzi o patronat honorowy Lublinianka, czyli młodzików koszykówki Lublinianki, ale też naszym studentem na akurat kierunku, na którym ja pracuję, na stosunkach międzynarodowych, jest mistrz Polski, przepraszam Mateusz, mistrz świata na żużlu młodzików, tak. No mistrz Mateusz, świata to mistrz jest... świata. Brawo Mateusz. Mistrz świata w żużel w Lublinie to jest marka, to jest rozpoznawalność, no nie mamy dobrego klubu piłkarskiego, chociaż też nazywa się Motor, ale Motor, klub żużlowy jest rzeczywiście bardzo mocno rozpoznawalny. I absolwent wasz czy student? Student jeszcze, student pierwszego roku. A, czy w ogóle młody student. Tak, to jakby wprowadzamy go. Natomiast jest rzeczywiście i mistrzowie wspinaczkowi, wioślarstwa, koszykówki. Także naprawdę wydaje mi się, że podczas chociażby takich spotkań kulturalnych, tak, organizacji koncertów, no każda uczelnia ma swoje dni kultury studenckie. Bo tak. Dni studenckie, no kultury to tak. Jakby jest do KUL-u przypisane. Ale teraz też wchodzimy w akcję w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży, ponieważ Lublin jest rok ten obecny, jest rokiem Lublin jest stolicą młodzieży, tak, Europejską Stolicą Młodzieży. To wspaniale, to wygraliśmy, nie... tak, wygraliśmy. Gratuluję. Tak, jako miasto, więc wszystkie uczelnie łącznie z KUL-em włączają się w tą akcję. To zdradzę, że spotkałyśmy się przed chwilą ze znajomą, która powiedziała, że Lublin jest wspaniałym miejscem, proszę Państwa, na weekend, więc zapraszamy, jedźmy wszyscy do Lublina na weekend i zajrzyjmy może też do KUL-u. Beata, czy ty masz czas na pracę naukową? Czy praca zarządcza już tak cię pochłonęła, że twoja miłość, czyli stosunki międzynarodowe i dyplomacja gdzieś niestety zbierają kurz z boczku? Staram się, żeby tak nie było, ale niestety to jest bardzo, znaczy niestety, ja to bardzo lubię. To nie jest praca, która jest dla mnie jakimś problemem, ona jest wyzwaniem i z przyjemnością angażuję się w różnego rodzaju działania. Aczkolwiek no muszę przyznać, no wiele elementów się łączy, ponieważ no spotykam się z przedstawicielami dyplomacji, którzy przyjeżdżają z wizytami oficjalnymi, ambasadorem Ruanda, ambasadorem Jerozolimy, czy chociażby, no bardzo jest to duża różnorodność, więc to jest dalej kontynuacja mojej pracy. Dzięki temu też powstają jakieś nowe pomysły na badanie, na kontynuację tych badań, rozszerzanie, pogłębianie. Ale jeżeli chodzi o pisanie, bo praca naukowca, naukowczyni, tak. Jakby zdobywając kolejne stopnie naukowe. Ty jesteś doktorką habilitowaną. Doktorką habilitowaną, profesorką KUL. No jeszcze jeden tytuł przede mną, czyli profesor belwederski, ale tak. Myślę, że no, oczywiście to jest droga usłana drobnymi takimi, no, drobnymi. No, ale no, są potężne. Mimo tego, że jest ich tak. wiele, ale są potężne. Prawda? Ale rzeczywiście tak jest, że no, kobiety są wielozadaniowe i czasami ja zrobiłam doktorat, jak urodziłam swoją córeczka, już teraz skończyło 18 lat, więc to 18 lat temu dało się. No rzeczywiście sztab do pomocy, ale to też była motywacja, że muszę jak najszybciej to zrobić, prawda? No, ale też jak najlepiej, więc czasami było tak, że ja oczywiście nie narzekam, że zostawiałam ją i wyjeżdżałam na badania na zewnątrz, do Brukseli na przykład, bo akurat się zajmowałam Unią Europejską. No tak, rozumiem, tata, babcie. Ale oczywiście, tak. Że tak, wszystko jest możliwe. Tak. Wystarczy tylko wsparcie rodziny i ten komfort pracy. Podobnie habilitacja z moim synem, czyli drugim dzieckiem, więc to jest naprawdę możliwe. Wręcz czyli co dziecko to stopień. Co dziecko to stopień. Nie, no już teraz już naukowy. Myślę, że nie ma. No, nie wiem, znaczy Beata, moim... ciekawe na profesora. Natomiast ja nie wiem, czy to powiedziałam, chyba zaczęłam o tym mówić, że przejmując tą funkcję, odchodzący prorektor mówił, że no ja byłem waszym ojcem, tak? Traktowałem jakby tą pracę. Ja zwracając się w takim pierwszym zdaniu do studentów, mówię, no ja nie czuję się waszą matką, chciałabym być waszą przyjaciółką, mówię oczywiście o studentach KUL-u. Być może jednak gdzieś ta poniekąd zmiana pokoleniowa, być może właśnie może się matką czuje i przyjdzie profesora Belwederska, tak, którą ci bardzo serdecznie życzę. Powiedz, ty się zajmujesz dyplomacją i stosunkami międzynarodowymi. Rozmawiałyśmy, przygotowując się do tej rozmowy, o tym, że chciałabyś, żeby te stosunki międzynarodowe były
bardziej istotne, może tak powiem. Dlaczego i co w tym kierunku robisz? No to muszę powiedzieć, że stosunki międzynarodowe w tym roku uzyskały miano dyscypliny naukowej, ponieważ no, co jakiś czas odbywa się taka ewaluacja dyscyplin naukowych. Oczywiście mówię tutaj o szerokiej gamie, począwszy od nauk ścisłych, po nauki humanistyczne, społeczne, prawne i tak dalej. Dla mnie było to ważne jako badaczki stosunków międzynarodowych, szeroko pojętych, ponieważ jest to zarówno bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja, integracja europejska. Ponieważ uczestniczę w tych stosunkach jako chociażby ekspert Unii, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w ramach takiego zespołu Team Europe, wyjeżdżamy, wiemy, co to znaczy badania nad szeroko pojętymi wyzwaniami w stosunkach międzynarodowych, począwszy od COVID-a, bo wszystko to, co się dzieje na świecie, ma swoje uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. I teraz w dobie globalizacji te zewnętrzne uwarunkowanie pochodzące z tego ładu międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, no tego nie unikniemy, tak? Więc to, co jest krajowe, staje się jednocześnie międzynarodowe bądź też europejskie. Ja poznając też nie tylko na Zachodzie, bo często się mówi, że bo stosunki międzynarodowe pochodzą z Zachodu, że wszystko co amerykańskie, my sobie tak akceptujemy, adaptujemy i uznajemy, że to jest świetne. Tak. No nie, też musimy patrzeć krytycznie na to, patrzeć obiektywnie i pokazywać te dobre i złe strony. Natomiast jakby stosunki międzynarodowe jako dyscyplina też powstała w państwach Europy Wschodniej. No tu akurat nie jest ten moment i czas, żeby mówić o tej szkole dyplomacji w Rosji, bo to rzeczywiście była jedna z lepszych szkół dyplomacji. Zresztą widzimy, jakim dyplomatą jest Sergiej Ławrow i tu jakby nie będziemy tego już na tematy polityczne schodzić. Natomiast rzeczywiście jest to dyscyplina ważna. Jest to oczywiście, ona wywodzi się z tego korzenia, czyli nauk o polityce, teraz już nauki o polityce i administracji. Aczkolwiek zasługuje na to, żeby być wyodrębniona, żeby utożsamiać się i ci, którzy utożsamiają się z tymi badaniami się utożsamiali. Więc udało się na poziomie ministerialnym, oczywiście mówimy tutaj o Polsce, ponieważ ta dyscyplina na świecie istnieje. Jako odrębna dyscyplina naukowa. Ja jeszcze tylko dodam, że również na KUL-u, jak KUL powstawał, bo też prowadząc badania, poszukiwania, też w ramach Wydziału Prawa właśnie taka dyscyplina, jak stosunki międzynarodowe, miała powstać, ale wiadomo, że jest to na poziomie już nauki polskiej, nie jakiejś regionalnej, prawda, więc w tym momencie doskonale się to wpisuje, więc ja zdecydowanie byłam za tym, żeby ta nauka się, ta dyscyplina się wyodrębniła, aczkolwiek budzi to również wiele kontrowersji, szczególnie wśród politologów, ponieważ no wiadomo, jest to część politologii, ale tak jak się nauka o mediach wyodrębniła z politologii, tak. Jak wiem również na Uniwersytecie Warszawskim jest Instytut Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ale jest osobna dyscyplina nauka o mediach i osobno nauka o polityce, więc wiele wydziałów, czy chociażby rozmawiałyśmy prawa handlowego, międzynarodowego, czy w ogóle stosunków handlowych, są to stosunki międzynarodowe też poniekąd. Tak. Ja znam też i współpracujemy z osobami z SGH, które zajmują się akurat tam chociażby bezpieczeństwem gospodarczym, czy MSG, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. To są właśnie stosunki międzynarodowe, nie taka stricte politologia. Aczkolwiek jestem politolożką i cały czas to podkreślam, to nie jest tak, że porzucam badania nad, ponieważ te, one się uzupełniają, przenikają przez siebie, ale tak jak wspomniałam, myślę, że powinniśmy iść do przodu i stawiać nowe wyzwania i mieć taką możliwość swobody wyboru, tak, w której dyscyplinie chcemy się rozwijać, zwłaszcza, że akurat tym się zajmujemy. A ta dyscyplina jest bardzo pojemna, zatem należy jej się oddzielne miejsce w nauce, ponieważ jest bardzo pojemna. Natomiast ta dyplomacja cię fascynuje. Dyplomacja trochę kojarzy się, wiesz co, z dobrym postawieniem filiżanki. Tak trywializuje, ale wiesz, w tej chwili z jednej strony mamy plagę, która właśnie się kończy, morduje bardzo dużo ludzi, z drugiej strony mamy wojnę. Czy to jest czas na ten soft power, czy to jest czas na dyplomację z filiżanką? Czy teraz dyplomacja powinna wyglądać zupełnie inaczej? Ja myślę, że zawsze jest na to czas i dyplomacji odpowiednie zachowanie, odpowiednie zwracanie się do drugiej osoby. Dress code, który jest bardzo powszechny w instytucjach, firmach, korporacjach i tu jakby są ustalane pewne reguły i zasady, które ramy i pewne normy muszą być wyznaczane. A dyplomacja to jest właśnie wyznaczanie pewnych norm, reguł, zasad, no bo z których też one jakoś ograniczają nasze życie, tak? No bo musimy, tak jak wspomniałaś, na odpowiedniej stronie położyć sztućce, widelec, nóż, czy postawić filiżankę.
walkę, trzymać kieliszek, tak. Ale myślę, że to też ubogaca nasze życie, szczególnie jeżeli no, funkcjonujemy w szerszym świecie, wyjeżdżamy, spotykamy się z ludźmi z różnych kultur, to myślę, że taki jeden, nawet nie wiem jak to nazwać, jakiś taki kod, prawda, kulturowy, zachowania, też bardzo ułatwia życie, więc też chcę, żeby do nas się odpowiednio zwracano, żeby to nie było jakieś anonimowe maile, bo bardzo dużym problemem, jak wiem, jest ta komunikacja w mediach, komunikacja, znaczy mówię oczywiście o komunikacji online, wiadomości, tak. Maile, które piszemy. I ja myślę, że kształtując współczesnego człowieka, młodego człowieka, musi mieć też wpojone te zasady, żebyśmy zachowali jakieś człowieczeństwo. Tak, żebyśmy zachowali takie człowieczeństwo, ale zawsze nam jest przyjemnie spotkać się z osobami, które zarówno potrafią się zachować, tak. Zwrócić do nas i też wyglądać stosownie do danej okazji. Natomiast tu mówimy oczywiście o zachowaniu, czyli tak. o tym protokole takim związanym z savoir-vivre, bo to jest element dyplomacji. Tak. Bardzo interesujący, ponieważ rzeczywiście przypominam tylko, że no, ostatnio byliśmy świadkami no, historycznego pogrzebu tak, królowej Elżbiety. No i tam się zaczęły dyskusje, jak to ma wyglądać, kto ma gdzie stać, kto ma żegnać, przez jakie miejsca ma przejeżdżać kondukt pogrzebowy i tak dalej. Więc to wszystko jakby się odkrywa na nowo i nagle widzimy, że potrzebujemy tego, tej wiedzy na temat no, funkcjonowania. No, Wielka Brytania jest ramy, taką, jako monarchia, no, jest sama tradycją samą w sobie, tak, ale też adaptuje się do współczesności. No, nie będziemy wkraczać w temat, ale rzeczywiście mówię tutaj o księciu Harrym, tak? Jego małżonce i też jakby ta nowoczesność, często dyplomacja, już, tak, prysła, jakby wyszła na światło dzienne pewne elementy, tak, które już w dyplomacji nie powinny wychodzić. Tak. Natomiast jeśli mówimy o sytuacji międzynarodowej, tak, czyli tak. to o negocjacjach międzynarodowych, nie o dyplomacji tej filiżankowej, tak, tylko dyplomacji tak, tej głębszej. Tak, tak, tylko dyplomacji głębszej. Przez lata 90., czyli ten przełom tak 89 roku, kiedy system komunistyczny upadł, to rzeczywiście pojawiły się dyskusje na temat nowego ładu, liberalnego ładu międzynarodowego, tych wartości, tego soft power, tej miękkiej siły, tego smart power, tej mądrości w zachowaniu, negocjacjach, często też jakby tożsamy się samą Unię Europejską i powstanie Unii Europejskiej w latach 90. oczywiście wcześniej, że jest to środowisko pokoju, że to już nikt się nie będzie z nikim kłócił, co oczywiście Unii Europejskiej się udało, bo ponad 70 Bałkany. Lat na terenie, ale Bałkany nie były częścią Unii Europejskiej, prawda, więc rzeczywiście Chorwacja przystąpiła do Unii już po 2000 roku. Konflikt na Bałkanach, lata 90. Ale to udowodniło też, że jakby ta współpraca między państwami, czyli te negocjacje, rozmowy, czyli ta miękka dyplomacja, ponieważ, że to działa, tak? Czyli były, no oczywiście 2001 rok to atak terrorystyczny i też ocena, czy działaniami dyplomatycznymi uda się ten konflikt rozwiązać. Ocena też dość taka kontrowersyjna Stanów Zjednoczonych i ich działań, czy działań prowadzonych zarówno decyzji Rady Bezpieczeństwa, czy zastosować siłę, czy nie, agresję. Natomiast tu rzeczywiście ja będę stała na stanowisku, że to soft power jest zawsze potrzebne. Może nie tylko soft power, ponieważ mówimy teraz o Unii Europejskiej jako organizacji bezzębnej do tej pory, co konflikt na Ukrainie, początkowa faza pokazała, ale przełomowym wydarzeniem tej miękkiej siły Unii Europejskiej, w tej miękkiej sile było to, że jednak zdecydowano o wsparciu sprzętowym, tak, jako sprzęt wojskowy Ukrainy. Co było, i o sankcjach, tak, no, i o sankcjach które są oczywiście narzędziem ekonomicznym, ale też narzędziem twardym, tak, więc te zęby Unii Europejskiej troszeczkę zostały dodane. Nie uważasz, że za późno te zęby dodane. Wyszły, że to trochę wszystko jest wyszły. Takie administracyjnej i takiej, wiesz co, jakiejś plastelinie, że to jest za wolno. Jest to moloch administracyjny, no właśnie, rzeczywiście, prawda? I decyzje, ale i tu jest właśnie kolejna dyskusja na temat tego, czy Unia powinna być federacją czy konfederacją. No federacje, instytucje powinny podejmować decyzje odgórnie, natomiast specyfiką Unii Europejskiej jest ta jej hybrydowość, czyli ta międzyrządowość dodatkowo ze wspólnotowością, czyli to państwa członkowskie, te 27 państw podejmują decyzje, czyli rządy podejmują decyzje. Wysłać wojska, stworzyć armię, wysłać operację pokojową, sfinansować dodatkowo jeszcze tę operację. Więc tak naprawdę od lat 60. mówiło się o tym, żeby powstała wspólna armia europejska,
Polskę, żeby powstała ta wspólna polityka bezpieczeństwa, obrony. I rzeczywiście potem już po traktacie, no nie chcę na naukowość sprowadzać naszej rozmowy, bo to nie o to chodzi, ale tu jakby chcę pokazać, że rzeczywiście ta ewolucja Unii Europejskiej, ta miękka siła jakby zderzyła się z rzeczywistością, tak, z tą twardą rzeczywistością, że no, te 70 lat udało się państwom współpracować, no z różnym natężeniem, część wchodziła na przykład do strefy euro, część nie wchodziła, więc te państwa wyszła, tak, więc jest to też możliwe, więc pewna swoboda. Natomiast to nie jest organizacja o charakterze militarnym, tak, więc tu nie możemy jakby oceniać, że się nic Unii Europejskiej nie udało, bo za późno się zreflektowała, tak, że powinna walczyć. Ale na to jest i Unia Europejska oczywiście wspiera. Misje, które są wysyłane, są misjami wspomagającymi, chociażby misja na Ukrainie szkoleniowa, która ma doszkalać jeszcze dowódców wojskowych Ukrainy, więc tam no, oczywiście nie uczestniczy jako strona w konflikcie, ani takie typowo wsparcie silne, ale jednak myślę, że te działania, które są podejmowane, chociażby humanitarne, tak, ze strony Unii Europejskiej, czy pomoc rozwojowa, to jest bardzo cenne. Ale jako naukowczyni nie uważasz, że to wszystko jest za mało? Mówię o twoim spojrzeniu naukowczyni. Tak, tak, to wszystko jest za mało, natomiast tak jak wspomniałam, to są też decyzje rządowe, to są bardzo trudne decyzje. Jeżeli mówimy o organizacji, to jest specyfika wspólnej decyzji wielu państw, już nie mówiąc o ONZ-cie, o Organizacji Uniwersalnej. Trzeba się po prostu dogadać, mówiąc Trzeba się po prostu dogadać, ale państwa mają różne interesy. Spójrzmy na państwa takie jak Niemcy, Węgry, a też Polskę i chociażby Czechy, Słowację, tak, które mają zupełnie inne interesy na wschodzie. Państwa takie jak Hiszpania, Portugalia mają interesy w Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie, więc tu rzeczywiście bardzo często ten partykularyzm, ten business as usual przemawia za polityką państw i polityką zagraniczną szczególnie, więc tu trudno mówić o jakimś szybkim działaniu, ponieważ to wymaga specyficznego... Ale można to etycznie ocenić, prawda? No te własne interesy... Możemy, oczywiście. No jest to nieetyczne i w takich sytuacjach najczęściej wychodzi. Dzięki temu badacze stosunków międzynarodowych albo też przez to mają co robić, oceniamy to z różnych perspektyw, czy coś się udało, czy się nie udało, co można zrobić lepiej. Ale tak jak wspomniałam, jest to nauka, są to badania, to jest teoretyzowanie. No, czasami wchodzimy w głąb, staramy się pozyskać dane na temat tej gry interesów, szczególnie jeżeli mówimy o negocjacjach, czy chociażby dyplomacji. Natomiast nawiązując do samej potrzeby istnienia takiego miękkiego potencjału państw, prowadzone są takie badania różnorodne na temat na przykład brandu państwa, tak? Bo teraz wszystko obrandowujemy. No tak, oczywiście. Więc państwo każde też, państwo ma markę, oczywiście. Każde państwo ma markę. No i jak oceniamy tą markę państwa? Najczęściej według jakby jakości życia, dobrostanu, ale nawet pogoda, sztuka, literatura. Tak, oczywiście. To wszystko jest atrakcyjność państwa. Według badań no, są różne indeksy, różne rankingi, no, ale najczęściej wskazujemy państwa, w których jest względny pokój, jest przyjazne sąsiedztwo. Dobrobyt gospodarczy, ale też i piękna pogoda, kultura, tradycje. I wcale to nie są Stany Zjednoczone, tylko to jest chociażby Szwajcaria, Szwecja, czyli państwa te, które no, albo są państwami neutralnymi, prowadzącymi politykę. Trochę postrzegane politykę. Jako nudne czasami. Trochę postrzegane, no tak, tak, tak jak mówimy o Norwegach, prawda? Tak. Nie chcemy tutaj, ja wiem, że te programy idą w świat, więc tak, to absolutnie tak, to mówimy nie o postrzeganiu, się... czyli znowu o stereotypach, ale które też nie powinny... to jest postrzeganie, tak. To jest pewien wizerunek, czyli pewna taka powierzchowność, aczkolwiek ja myślę, że w dzisiejszych czasach no na to zwracamy uwagę, nie tylko na te twarde wyznaczniki, czyli jaki jest poziom ekonomiczny, jaki jest poziom życia mieszkańców, czy chociażby jaką mamy liczbę armii, tak, czy ile mamy samolotów, pocisków, co teraz jest no, na pierwszych stronach naszych wszystkich dyskusji, czy jest priorytetem, czy jesteśmy bezpieczni, czy jesteśmy przygotowani. Natomiast ja myślę, że w dzisiejszym świecie również ta gra wizerunkowa jest bardzo ważna. Więc... Ale wiesz co, w marketingu się mówi, że wizerunek jest rzeczywistością, czyli jak postrzegamy daną markę, taka ona dla nas jest. Zatem ten wizerunek jest bardzo ważny. Powiedz mi, Ata, czy ty się przedstawiasz jako prorektorka, profesorka, kul, doktorka habilitowana? Czy używasz feminatywów? Bo używałaś wielokrotnie tutaj w naszej rozmowie, ale czy o sobie tak mówisz, tak się przedstawiasz? To zależy. Często na uczelni tego nie robię. Jeżeli jestem przedstawiana przez, no wiadomo, zespół do spraw uroczystości, który przedstawia rektorów, prorektorów czy prorektorki, raczej staram się tutaj dostosowywać do tego trendu, żeby nie było, że jest siostra prorektor, tak, nie siostra prorektorka, więc ja raczej staram się, rozumiem, żeby nie, to była, żeby nie różnicować, żeby jakbyś płynność. Nie polaryzować, tak? Powiem dlaczego, dlatego, że na katolickiej uczelni my jesteśmy pod obstrzałem. Rzeczywiście sama zauważyłaś, że musimy troszeczkę zacząć odwracać tą uwagę od rzeczy
no istotnych dla jednych, a nie istotnych dla drugich, tak? Więc tu w tym momencie trzeba patrzeć bardziej uniwersalnie i wydaje mi się, że takie jeszcze dodatkowe sprowadzanie kontrowersji, mimo moich poglądów, gdzie ja cenię siebie jako kobietę i też, tak jak wspomniałam, no nie czuję się w jakiś sposób dyskryminowana, wręcz przeciwnie. Ale ty nie jesteś, tylko wiesz, feminizm nie chodzi o to, jak my się czujemy, bo my nie jesteśmy, ale szereg kobiet jest dyskryminowanych w Polsce i sytuacja kobiet w Polsce nie jest łatwa, jest wiele nierówności i feminatywy między innymi powodują to, że budujemy poczucie własnej wartości i to, że dziewczynki patrząc na ciebie mogą chcieć być rektorkami, bo wiedzą, że to nie jest tylko rektor, czyli facet z brodą, proszę wybaczyć, tak? Tylko, że może to być kobieta z długimi włosami. To chodzi trochę zdecydowanie o... tak, ale wydaje mi się, że no w tym obecnie, w tej burze, tak, medialnej, informacyjnej, która KUL-u dotyczy, ja oczywiście prowadzę działania, uczestniczę w zespołach, teraz też naukowczynie w Polsce, bo obchodziliśmy przecież Światowy Dzień Naukowczej, kobiet, tak, kobiet w nauce, kobiet i dziewczynek w nauce, więc tu jak najbardziej, nawet na KUL-u, tu, proszę Państwa, zostało przez nasz dział promocji pokazane zdjęcie trzech prorektorek, które akurat składają życzenia świąteczne arcybiskupowi, ale... No i wspaniale. I jest to łączenie, tak? Naturalnie. To pokazanie tej tradycji. My jesteśmy doceniani zarówno... Ja bardzo często słyszę od księży naukowców, że no to wspaniale, że pani tu jest, że jednak zwraca... No zwracają na to uwagę mimo wszystko. Myślę, że ten wizerunek jednak jest taki... Ja myślę, że jest potrzebny, tak? Jest tak, wiele kobiet. Różnorodność. Ja powiem tak, ja też rozmawiałyśmy o tym na KUL-u, idąc tendencjami, tymi trendami, a nawet potrzebami składania wniosków o granty międzynarodowe. Dokument, tak jak Plan Równości, jest jakby wyznacznikiem tego, czy uczelnia jest rozwojowa, umiędzynarodowiona. Otóż... Więc ten Plan Równości na KUL-u został również przyjęty. Powołałam zespół, który wypracował, złożony również z teologów, tu pragnę podkreślić, więc dokument został przyjęty, więc jesteśmy uczelnią w pełni przez przestrzegające zasady równości. Tak, i przeprowadziliśmy oczywiście też specyfikację, identyfikację, no jakby tej proporcji na KUL-u. I tu muszę powiedzieć, że analizując, bo trudno ocenić ile studentów, ile studentek, to rzeczywiście no jest przeważająca liczba studentek. Liczba studentek, więc tutaj trzeba powiedzieć, że przeważamy. Natomiast jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, bo tu rozmawiamy o tym, czy my jesteśmy doceniane, no to patrząc od góry, tak? Czyli no od góry jest was cztery panie prorektorki. Trzy panie do dwóch. Natomiast idąc niżej, te proporcje naprawdę w większości są na korzyść kobiet. Może nie są to dziekani, ponieważ na 16 dziekanów jest tylko z tego, co pamiętam, ze stanowiska, tak? Funkcji dziekana 11 jest mężczyzn i 6 kobiet, do 17 akurat. Natomiast podobnie jest, jeśli chodzi o stanowiska dyrektorów instytutów, jest 6 do 12. Natomiast jeśli mówimy o administracji, jest zupełnie inaczej, czyli jest większość kobiet na stanowiskach kierowniczych niż mężczyzn. Więc tu troszkę nad tym jeszcze można by popracować. No tak, ale macie tego świadomość, to jest bardzo ważne. Ponadto Unia Europejska trochę was zmusiła, jak wszystkie uczelnie, do tego, żeby o tej równości rozmawiać. I uważam, że to jest właśnie wspaniała funkcja Unii Europejskiej. Wiesz co, ta rozmowa uważam, że bardzo dużo dała, mi dała, mam nadzieję, że Państwu też, jeżeli chodzi o odczarowanie takiej polaryzacji, bo jest w Polsce teraz taka polaryzacja zarówno polityczna, jak i wyznaniowa, że jakby polaryzujemy ludzie wierzący z ateistami, propartia rządząca, opozycja. I to tak naprawdę buduje agresję, wzmaga stereotypy i nie prowadzi do niczego dobrego. Zatem ty, moim zdaniem, odczarowałaś trochę KUL, odczarowałaś trochę uczelnię, która jest uczelnią wyznaniową, ale jednak nowoczesną. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Proszę Państwa, Beata Piskorska, doktorka habilitowana, profesorka KUL, politolożka, prorektorka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego była moją i Państwa gościnią. Dziękuję serdecznie, to była dla mnie wielka przyjemność. Dla mnie przyjemność i zaszczyt. A Państwa zapraszam serdecznie w każdą środę o 20:00 do Na Temat, na nowy odcinek Halo Haller, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Do zobaczenia.